Ralf Kamiński w dniu finału Top Model ogłosił, że został nowym jurorem show. Publikacja wywołała poruszenie wśród internautów. Co na to Kasia Sokołowska, Ralf Kamiński, jur. 1990, to polski wykonawca popu alternatywnego, gdy miał 11 lat rozpoczął naukę śpiewu. Na studiach zaczął komponować własne utwory. Jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 2012 roku wziął udział w programie X Factor TVNU, ale odpadł na etapie WhatsAppu. W 2013 roku zaczął grać koncerty z zespołem My Best Band in the World i odebrał nagrodę główną na Międzynarodowym Kampusie Artystycznym Fama. W listopadzie 2016 roku ukazał się jego debiutancki krążek pod tytułem Morze. W 2019 roku wydał Młodość, a w 2021 Korę. Albumy osiągnęły wysokie pozycje w zestawieniu Oliz. Ten z 2019 roku został ponadto odznaczony statusem Złotej Płyty. Ralf Kamiński ma na swoim koncie współpracę ze znanymi artystami, wśród których można wymienić m.in. Darię Zawiałow, Michała Kusza oraz Natalię Schroeder, z którą nagrał piosenkę Przypływy. Piosenka to przy tym prawdziwy showman. Nic więc dziwnego, że ciągnie go do telewizji. Naprawdę zastąpił Kasię Sokołowską w programie Top Model na antenie TVNU. Wczoraj na antenie TVN został wyemitowany finał Top Model 10. Odcinek obfitował we wszelkiej maści błędy. Przykłady? Pokazano sesję uczestniczek dla pisma Glamour. Już dawno przyjęło się, że zwycięzca programu pojawia się na najbliższym numerze miesięcznika. Szybko okazało się, że na okładce pojawił się rażący błąd. Pod zdjęciami finalistek wkradła się literówka w słowie zwycięzczyni, zwycięzczyźni. Kolejna wpadka nastąpiła po tym, gdy jury ogłosiło, kto pożegna się z programem. Chwilę później pokazano, jak Nicole i Dominika pracowały na sesji dla marki biżuteryjnej. Po kilku minutach przedstawiono efekty ich pracy. Tyle, że zamiast zdjęcia Dominiki, zaprezentowano Julię, która przecież odpadła w pierwszym etapie głosowania. Dla wielu osób sporą wpadką była również metamorfoza Kasi Sokołowskiej. Wielu widzom przypominała ona Ralfa Kamińskiego. Dostrzegł to zresztą sam muzyk, który wstawił na Instagram kadr ekranu z najmłodszą stażem jurorką show. Podpisał go: to nie Kasia, to ja. Oficjalnie zostałem nowym członkiem jury. Żart Kamińskiego wywołał lawinę komentarzy. Większość internautów dostrzegła podobieństwo między Ralfem i Kasią w nowych, długich włosach. Wśród komentatorów były znane osoby. Jeszcze bardziej miażdżące okazały się opinie zwykłych internautów. Musimy przyznać, że też o tym pomyśleliśmy. Faktycznie Kasia przypomina Ralfa. Jej wczorajszą kreację możecie porównać z wyglądem muzyka w galerii zdjęciowej. Thank you.
Thank you.